these nuts. Cześć ludzie, dobra, tutaj Afro i witam was w kolejnym odcinku z naszej areny Paladynem. Lecimy sobie do pierwszej giereczki, moi kochani. Po poprzednim odcinku grę przegraliśmy, ale się tym nie zatrzymujemy i lecimy dalej. Dobrze. Już wyszukało nam godnego przeciwnika. I jest UTR kontra UTR. Będę walczyć z honorem. Sprawiedliwość żąda pomsty. Po raz kolejny Mirror Matchup. Tak, bo Kełzara potrzebowałeś w poprzedniej gierce, a teraz tylko to zarządcy polotemu sobie zostawimy. Ma duże walium, większe walium w takich klasach, które nie mają hero power, tylko jeden obrażeń zadaje. Nie trzeba go tak często używać. Mam również agresywne rozdarcia. Zobaczymy, co on sobie tam zagra. Pierwszej turze. Tak. No dobrze, to myślę, że to będzie... On raczej nie ma removal takiego zaklęcia, że musiał tego grać. To zagramy sobie poruczykę kości straży i walium ze smoków raczej też nie mamy. Więc... Dobrze. Napij się ze mną, jak najbardziej. I tutaj myślę... I czy być greedy, czy nie być greedy, że nie jest. I ze trzany może nam pójść hammer of wrath, to. Ja wtedy spoko, bo tego zabiję za darmo. Tego nam może, może nam to zabić jakoś ładnie. Konsekracja. On ma kolejne, nie? Tak, bo ja zaczynałem. I tu poszła konsekracja, to stracił dwie kreatury. Nie, myślę, że nie ma co być zmiany. A no tak, jeszcze oświetlenie. O, tam i tak wyciągnie volume, bo się, bo weźmie jedną kartę za darmo. Będziemy sobie go mogli cofnąć na rękę, jeżeli będziemy go przeszedł. Podaj mi klucz łukowy! Gnomka, no dobrze, gnomka. Gnomka nam nie przeszkadza jakoś szczególnie. Teraz mamy problem. Chcemy poświęcić tego zarządcę, w sensie dopóki atakujemy będzie miał 2 HP. Zginie za darmo od tej. Dogramy sobie coś tam. Czy dogramy sobie Hero Power i żeby go cofnąć i tego. No i wtedy jeżeli on nie ma konsekracji czy jakiegoś removalu, no to to go sobie zabijemy tym zakłamanym kreaturom potem. Więc myślę, że to będzie ok. I cofamy sobie go na rękę. I on pochłonął jedną kreaturę i tam jeszcze przeżył, mamy go na ręce, możemy go wygrać jeszcze raz. Nie jest taki zły, jak mówią tu sobie, którzy przynajmniej w tej grze, w tej klasie w Paladynie. Uwaga na przykład, że musimy spamić Hero Powerem, to nie taki, o, wspomnę na konsekrację, ale to praktycznie na jedną kreaturę i Hero Power wrócił. Więc o ile nie ma jeszcze 5, to jest ok. Tutaj Rock i Worgen, albo Szkarłatny Krzyżowiec i Hero Power. Mamy to 4 HP, to jest problematyczne, ale myślę, że z tym Krogiem sobie pojedziemy. Worgennika poświęcimy, najwyżej. A to jest na jakieś dwie trójeczki, bądź gulutek, jak jakiś silwerek pójdzie. Pojechać z zewnątrz. No więc tak to będzie mniej więcej, myślę. Zobaczymy, co on dogra. Nasz przyjaciel. No, w tym sezonie coś Miranda nie poszło, powiem wam, 19 siedzę legendy, nie dobiję ich, zresztą to nie była piąta, czy już potem miałem wszystko chyba. No, w tym sezonie nie bardzo, ale widzę teraz nerw na do uzupełnienia pieśni, więc nie będę Grim Patronów. No ja nie będę grać Grim Patronów, ale cóż. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to czekajcie, tylko ruch zrobię.
Chyba, że tak. Czekajcie, bo reguje się tu. I dwie karty z niego wrzucę. Jak tak zrobię, to zostaje 2-5, 3-3 i 3-1 i mogę się tym dziwanym shieldem i tym gówniakiem na przykład tradeować albo tą ramę. To będzie lepsze. Wracając do tej dowódcy wojennej pieśni, po 25 ma wyjść, któregoś tam 20 października ma wyjść nerf na dowódcę wojennej pieśni i będzie to wspaniała jakże karta, zatrzymany statystyki 2 na 3, czyli bardzo dobre statystyki. O, challenge na Divine Shielder, proszę. I wspaniała umiejętność, twoi stronnicy z charge'em otrzymuje plus 1 do ataku. I to jest, kurde, to kandyduje na w statystyce najlepszych nerfów razem z Sempem za 5 many 3 na 2. Po prostu Green Patron Warrior V. Nie masz bilet? Tyle mogę powiedzieć. To oczywiście glusa na Silvera. Mogłem grać z tego, no mogłem w sumie, ale to. Nie masz biletu, co? To teraz tego cofamy na pewno. Czekam na rozkaz. Wracam do biura. Czy chcę dostać czołg? I chcę, czy chcę dostać czołga, czy może tego znowu? Nie musiałem tego cofać nawet. Ten jest 5-2, a myślę, że pogramy to jeszcze raz tego. Tego zarządzę koloseum. To akurat taka z dupy trochę była, bo mogę grać tego poszukiwacza, ale on i tak by umarł, jakbym dograł na maksymalnie mogłem 3 karty zagrać. Długo 5 na 5 by ginął od tego. No, młot gniewu bardzo fajnie i tutaj 5-2. Wejdzik. Chyba pomstę nie dograłem, że chciałem tą się pomstę nie trygoruje. Przejdujesz tutaj, czy nie przejdujesz? Przyjaciele. Miecz. To fajnie, to nie tutaj pójdzie pokena, tutaj co? A następnie dogrywam sobie tego, tego i tego. Właśnie kreatury wypadą, a zaraz sobie zobaczymy na draw. Kieł, zara, ram, kieł. Raz heal. Czy gdybym miał jeden many więcej, to by było ten wiedział, co rodzinę grał, to Hero Power i to. Ale tak, zastanawiam się, czy jak zagram dwie karty, to będzie 4x4, czyli tak ginieł True Silvera, ale nie będzie chciał tego miecza sobie niszczyć. Ja zagram to ginieł od Hammerów Wrapa, jednego już miał. I przy okazji tutaj nam się może pomysł zgierować. Ja mamy tu 4x4 i 3x4, a tu my 5x5 i 3x3. A w następnej turze, jeżeli nam dojdzie coś co więcej niż 4 many, jak zagramy tak, to możemy tutaj inną kreaturę, jedną kartę zagrać. Więc myślę, że ten styl tutaj będzie ok. Zobaczymy, co on tam ma w deku ciekawego i czy się wychylaliśmy. No oczywiście nie. No wiem, jeśli nam nie siadł, ale wiemy, że ma draw. No niestety on ma 5 kart dobranych i szóstą na stole, a my mamy 4, więc dwie, ale dobierzemy piątą, więc tak jesteśmy jedną w plecy w role. 22, 21, ale mamy 23, 23 mamy stali. Okej. No, to jest spory problem dla nas. Gladiatorka. Nie wiem, co się musieli zabrać, żeby ją, żeby dwóch kreatur nie wrzucić w to. Chyba uroczyste czuwanie, żeby coś dobrać jeszcze. O, pokora. To tu do końca będzie chyba musiał się zwrócić do kreatury. No ten miecz mi trochę robi tą grę. Chyba, że ją olejemy po prostu. To jest taki plan. Jak się wysypie teraz z kreatur, to może zagrać to. No bez wielkiego turnieju, to niszczy wszystkie kreatury, dwie z najwyższym atakiem, czyli on sobie zabije tylko tokena. Jest jeszcze 4 karty, ale to jest epic, że już jednego miał. Szansa spada na drugiego. Więc myślę, że możemy sobie te agro playsy próbować. Czekam na rozkaz.
a nie przyjęte. No i tutaj postawiłem wszystko na jednym kartę i pochodzę w twarz. Jak on to dostaje, to się możemy surnąć, bo ja nie mam stołu, że to jest 6-1, 2-2, jeszcze może dograć. O, Mike. No o tym nie pomyślałem. Nie dostał 12, no tu. No i to jest chyba kolejna gra przegrana. Arenek 03 na YouTube'a. Dobry plan. Srebrna luna nie zginęła, póki my żyjemy. No wcześniej zatykała to od pokania, ale dobrze. Nie odzywam. Czekam na rozkaz. Mind control checku. Chyba sobie jaja robisz. Czekam na rozkaz. Iron ma 13, 17, 24. A teraz ma 11, 13, 15, 16, 3, 19, czyli jeszcze żyje, że nie odejrę gdyby. A jak się nie sprajduje, to on te Divine Shielda tylko straci. No tutaj Mind Control to carry the game, ale jak powiedziałem, postawiłem wszystko na jedną kartę, wysypując się i idąc w twarz. No powiem, że ta decyzja była błędna, ale przytworzyła mnie do przegranej gry. Coś te areny na YouTubie nie siedzą, powiem wam. Normalnie to wpadają jakieś 12, 11, ale tutaj to... Nic, a nic. No, ale zobaczycie, co dobiorę i tu będę. No bo mnie chce zabić. Nie, już myślałem, że on traduje, nie? Jeszcze kupiłem, że tego upala nie widzi. Ja jeszcze sobie zagramy jedną grę i skończymy tą arenę najprawdopodobniej. Także nie bądźmy pesymistami. Może jeszcze ugramy w podeście dwa. No tak. Kolejny przeciwnik, oczywiście. I zaczynamy trzeci Mirror Match, i tym razem Kapłan. No Kapłan też nie jest zbyt fajny. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Ale mamy drugą humanową kreaturę. Piąteczki sobie wywalamy i siódmeczki oczywiście. Druga, trzecia. Czy to się na czwartą, piątą mamy? Nie wiem, gdzie. Okej. Okay. O, druga, trzecia, czwarta, piąta. Bardzo dobry mamy Kür. Wyjście jaką wygra zombiaka, czy... Nie, mamy 3-2, to nie jest źle. Gorliwa kapłanka na wyjście. No teraz to już jest problem. Muszę tylko dużo podjeżdżać, nie wiem, czy dobierze kartę. No ale... się zdarza. Myślę, jak mi się dobrze rozdaje, to opalę chyba lepsze. Teraz się akurat trzeba odnać bliżutek. Strzelać z niej później. Czemu chcemy dograć do wzoru? Tego jako 2 na 2 nie ma w tym przyjaciel, że też wspomnia tylko podobę w drugiej 3 też nie ma tego.
Dobrze, wycina tą kapłankę, dobierze kartę, strajduje się z tego, z czego strzeli. Dobrze, dobrze, zobaczmy, co tam zostanie. Zbiorny pajęczyk. Film. Teraz by się jakoś jakiś czwartomanowy spór przydał. Czwarty, który jest czteromanowy. Jakby to nazwać. Werbunek. No fajnie, możemy coś zrobić z tym. Kapłanką. Kurczę, ma źle. Może coś wygramy na tej rundzie. Ale spokojnie Izaka nie pobijemy, bo na arenie można mieć 0,19, a najwyżej 0,3. Więc czego tu się martwić? Muszę dał odpowiednią drogę właśnie, to taki... i paradoks trochę, że... On ma 5 HP, jakby to 5 ataku, jakby to na jego postaci, ale tak mogę tego zrobić. Niestety to urosło do niebotycznych rozmiarów. Więc dogramy sobie ją, żeby. Za sprawiedliwość. Żeby się tutaj strajdowała. Tego oczywiście nie rozbijamy, żeby. Żeby nie móc sobie tymi dwoma pajączkami zabić tutaj i tutaj. Bo chcemy pochłonąć tego gulania. No i co tam, mój kochany miś robisz? Reno, bardzo fajny nick. Nie, z Chinolem to jest, ani Ruskiem to jest najważniejsze. Bo przegrać z Ruskiem po prostu. No okej. Okay. A jak nie ma jak tego zabić, to co może rosnąć. Może mnie zabije oczywiście w tej górze. To jest jak najbardziej możliwe. Ile paluchów widzisz? Raz, dwa, trzy, trzy. Okej. Okay. Dołącz. Nie krótko. Nie wiem, że mam zbyt problem. Do walki! Do walki! Teraz do dwa. Za sprawiedliwość. Do jeden. I gladiator. I graj. To rozważyć. Rozważaj, rozważaj. No, sytuacja jest... Okej, ciekawy pik. Sytuacja jest taka średniawa. Tutaj jest 18, 21, 23. Jest ten kurczak, jeden kurczak o dwie karty. 23 karty ma. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 25, no to jest ten dwie do przodu, niby. A tu nie ma źle jednakże. Tutaj myślę, że silent na... Jak zagram na kurczaka, to go zabiję mieczem, a jak zagram na tą, to tam przeżyje. Dalej ma kurczaka 3 na 5. Ona będzie miała 3 życia, więc tu się zabije. Więc chyba wyjdzie na jedną, tego jeszcze nie wiem. Wychilać, jak tu zaatakuje, wiem. Jeszcze ten ma spell damage, więc coś tam może porobić ze spell damage'em. Mogłem tego przeszukiwacza w sumie grać, ale... Jak już nie zagrałem, to na hejną tego tłumacza zakończyć, to zrobię sobie czołgo. On ma jeden HP więcej, może się przydać, jak on jakieś 3 na 3 zagra. Na przykład.
Więc jest okej, bardzo daleko. Mapa z GVG, kurczę. Miał chyba najwięcej interakcji ze wszystkich drzew, tam dam. No tu by się drugi werbunek już tak, którego nie mam chyba. Zresztą. Okej, mam 14 chyba. Czy jeszcze chcę lepiej teraz? A to jest pytanie. Czy chcę się wysypać i wystawić pod koliną, bo... A możemy się kimnąć. Czemu nie? Jest jakiegoś spell damage'a, żeby tego zabić, kolinowo nam nic nie robi. No, bo zostaje do kreatura 4-1, nawet jak tutaj się wymieni. Więc dwie karty za dwie. Już jeszcze on mnie wychilał. Ten dostaje buffa. No, wybranie z Velena to jest to, co by mnie zniszczyło tutaj. No ciekawe, ciekawe, czy się tutaj dalej. Też się wychila, ale go zabiję. Ale to w ogóle boską tarczę dograć, jakbym musiał. Zabić go raczej nie zabiję, bo 15 życia mu zostanie. No dobrze, dobrze. O, i teraz to jest skomplikowane zajebanie, co tutaj dograć. 3, 6, 8. Myślę, że tak zrobimy. Daj mi jakieś zadanie. Poszukiwacz, wieszcz, telemark, uff. Nie na mojej warcie. Divine Shield. Okej. Okay. Tutaj. Myślę, że to od draka nie mieć, to o 5-1 zabić. Na mięsie, bo on musiał, żeby czołga zabić. Musiał. No nie zabił, ale miał tego 1-2. A tak to musi albo tym tu, albo tym tu, albo tym tu, jak nie ma. Nie ma mecha. Gdzie się może jest powinniczkę szarowłosą. Powinniczka z szarowłosa, co? Co to jest za tłumaczenie? Dobra, inspiruj sobie to, inspiruj, byleby nie wyleciał Deadwing. Patrz, wtedy Deadwing, ja to widzę. 3, 2, 1. Żołnierze chłodu i ciemności, usłyszcie wezwanie Kel'Thuzada. Nie no, ja go mogę chyba zabić, no to nie, że nie wiem. Czy Kel'Thuzada na pewno, ale oponenta czy mogę zabić, więc nie surrenderuję jeszcze. Ile ja mam? 5, 9, 11. Murlo pójdę. Czekam na rozkaz. No dobrze, brat. Widzę twój kres. Widzę twój kres. Zemsta. To mój obowiązek. Zadanie przyjęte. I on teraz ma wybór. Ile nie ma kolinowy oczywiście, a to przegrałem. No może nie przegrałem, ale albo sterydować się tutaj, albo zdać urloka rycerza, albo zabić tego. To nie już za dużo mu urósł. Stop deck kolinowy dostał. Zetek? To jest to cały stół. Ile pan chodzi? Dobra, nie. Oni już gorszego co trafimy, ale takie RNG to nie za dużo. To wiem. Zobaczmy, co wyleci. Murloka. Kolejny niezbyt fajny drop. No ale my sobie dogrywamy nasze. Dobra, kolejność. No to był misplay.
Niezbyt duży, bo niezbyt duży, ale był. I zabijemy sobie konia. Ale może to i dobrze, gdy jednak dobra, to kolejnowe. To dobre, że nie, by go nie zabił, ale potem był mi gdzieś drugą. Jak się masz? Do walki! Nie chcę jakoś powinien zacząć ten mediata wypadnie. Nie wygrałem tego, żeby... Do walki! No to on ma problem, bo mamy super kreator. Będziemy mieli dwie karty na ręce, on ma jedną. Jeżeli to nie jest Deadwing, to raczej GG. Długi odcinek się kroi, 26 minut już. No, ale zaraz się skończy. Czego zabiję? 7, 12, 15, 18. Do walki! Przecież najlepiej to do walki! Nie, jak się to jest na no, więc ja dziękuję za uwagę w tym odcinku. Nie mamy za roczy. Zapraszam na kolejnych odcinków i zobaczymy, co się jeszcze uda ugrać. A na razie cześć, pa!